List z 8 stycznia 1981 roku, Lublin. Ave Maria. Wielebny i czcigodny bracie Feliksie, serdeczne pozdrowienia przez Dzieciątko Jezusa i Matkę Jego. Jak wiele mam do zawdzięczenia braciszkowi za tyle dobra, co brat czyni dla mnie, za ofiarność serca, trud poniesiony odwiedzając mnie. To bardzo dużo. Nieustannie dziękuję Bogu niepokalanej, że mi dali braciszka na mej drodze życia. Ja ze swej strony będę się starała odwzajemnić modlitwą i cierpieniem za brata i brata rodzinkę. Wizyta braciszka sprawiła mi wiele radości i jeszcze tą radością żyję. Składam serdeczne Bóg zapłać. Jak brat wie, należę do trzeciego zakonu świętego Dominika od pokuty. Od ubiegłego roku mam pozwolenie noszenia habitu. Ojciec przeor, jak się dowiedział, że ja dominikanka, zwrócił się do prowincjała o dyspensę. Otrzymałam pozwolenie. Zdaję sobie sprawę, że wiele więcej będę cierpieć. Cierpieć nie jest tak łatwo, lecz z wolą Bożą i z niepokalaną wytrwam. Ojciec przeor został moim spowiednikiem. Jest bardzo światłym, dobrym zakonnikiem. Ja pozostaję w świecie tak jak dotychczas, z tym, że w habicie. Bardzo tęskniłam za habitem. Nie mogę tak apostołować jak święta Katarzyna czy święty Dominik, lecz mogę modlić się, cierpieć, wypraszać łaski dla innych przez promienie miłosierdzia Bożego w tym życiu i wiecznym. Braciszku, potrzeba mi wsparcia modlitwą i przysługą. Potrzeba mi trzech krzyżyków, jeden do habitu, drugi do koronki, trzeci dla Kazi. Białe, rozmiar to braciszek wie jaki, bo ma krzyżyk przy koronce. Pragnęłabym sobie już skompletować wszystko, co potrzebne do habitu. Braciszku, jedna pani prosiła o różaniec, czarny, duże paciorki. Pieniądze Kazia wyślę razem. Kazi podoba się postawa modlitewna brata. Wszystkie sprawy swoje, braciszka, polecam miłosierdziu Bożemu. Jezus i niepokalana, święci pańscy, niech nas wspierają. Wanda Niewęgłowska.